Leszek Szymowski, witam Państwa serdecznie w programie O co chodzi? Dzisiaj porozmawiamy o sprawie dla jednych może bulwersującej, dla innych tajemniczej, ale na pewno dla wszystkich bardzo ciekawej. Tym bardziej, że to jest sprawa, która zniknęła z czołówek mediów i na nie nie wraca. Nawet w takich okazjach jak niedawno, w czerwcu, kiedy obchodziliśmy jej rocznicę. Minęła w tym roku 9. rocznica śmierci generała Sławomira Petelickiego. No, niektórzy z Państwa by pewnie powiedzieli, jakiej śmierci, samobójstwa. Inni by powiedzieli, jakiego samobójstwa, seryjnego samobójstwa. Generał Petelicki, jedna z najciekawszych postaci ostatnich dziesięcioleci, człowiek, który służył, jak sam to mówił, Polsce, niezależnie od tego, jakie były barwy polityczne tej Polski, bo zaczynał swoją karierę w służbach specjalnych PRL, doszedł na bardzo wysokie stanowisko w wywiadzie PRL, czyli w Departamencie Pierwszym. Potem został pozytywnie zweryfikowany, rozpoczął pracę czy służbę, jak sam mówił, dla Niepodległej Rzeczypospolitej. Był twórcą jednostki wojskowej GROM, potem cenionym ekspertem od spraw bezpieczeństwa, obronności, człowiekiem, który w sprawach dotyczących bezpieczeństwa państwa, wojskowości, obronności, armii zawsze lubił zabierać głos, także w mediach. Ja sam poznałem pana generała Petelickiego, wielokrotnie z nim rozmawiałem jako dziennikarz tygodnika Wprost, tygodnika Angora. Wyjątkowo uprzejmy, sympatyczny człowiek, który lubił tak siebie przedstawiać jako wielkiego patriotę zatroskanego o los Polski. Generał Petelicki zginął 16 czerwca 2012 roku w bardzo dziwnych okolicznościach, w niezwykle dziwnych okolicznościach. I ci, którzy się tą sprawą interesowali, to no, dużo takich tajemnic tam się dopatrują. Przede wszystkim tego, czy on został zastrzelony, czy się sam zastrzelił, czy to była właśnie kolejny taki epizod, który trzeba wpisać na listę proskrypcyjną tego tak zwanego seryjnego samobójcy. Bo nawet ludzie, którzy bardzo dobrze znali generała Petelickiego, jak Jan Pietrzak, jak Romuald Szeremietiew, jak wielu innych jego bliskich znajomych, czy z armii, czy z polityki, czy z biznesu, no, do tej wersji, że on się miał zastrzelić, podchodziło dość sceptycznie. Rzeczywiście wersja, proszę Państwa, brzmi no, dość mało wiarygodnie, no bo samobójstwo miał popełnić facet, który był twórcą jednostki specjalnej. No, do jednostek specjalnych przecież nie trafiają ludzie przypadkowi. Trafiają tam ludzie silni, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Dowódcami zostają ci najsilniejsi. No, czy ktoś, kto kierował jednostką specjalną, kto wcześniej był w strukturach wywiadu, czyli służby też wymagającej bardzo dużej siły odporności psychicznej. No, czy taki ktoś nagle mógł zejść do garażu, popełnić samobójstwo i strzelić nagle do siebie? Dziwna sytuacja. Ja pamiętam, że kiedy ja się tą sprawą zacząłem interesować, zwróciłem uwagę na dwa komunikaty, które tego dnia padły. One były z sobą sprzeczne. Bo pierwszy mówił o tym, że generał Petelicki zginął od kuli, ale drugi mówił, i ten drugi potem został wycofany, nie ma go już dzisiaj, że generał Petelicki zginął w wyniku dwóch wystrzałów. No, trudno sobie dwa razy strzelić w głowę i każdy, zwłaszcza jak każdy strzał jest śmiertelny, to przedtem było tylko jedno takie samobójstwo, czyli samobójstwo Ireneusza Sekuły. Mówię samobójstwo w cudzysłowie, co aż trzy razy do siebie strzelił i każdy strzał był śmiertelny, więc jeżeli byśmy chcieli traktować to racjonalnie, to ta wersja o dwóch wystrzałach no, wyklucza tutaj samobójstwo, bo przecież nie można sobie dwa razy strzelić w głowę, bo po pierwszym strzale już się idzie na tamten świat. Co było jeszcze bardziej zastanawiające, to fakt, że generał Petelicki zakończył życie w takim dziwnym, tajemniczym miejscu na parkingu pod blokiem, w którym mieszkał, gdzie akurat nie sięgały kamery monitoringu. No, gdybyśmy chcieli potraktować to w kategorii spiskowej teorii dziejów, no to moglibyśmy powiedzieć, że akurat tam tak dobrze wybrał to miejsce na popełnienie samobójstwa. Mnie się, szczerze mówiąc, wydawała ta wersja dość mało wiarygodna. Tym bardziej, że pan generał Petelicki, on się cieszył udanym życiem rodzinnym. Bardzo. To był człowiek
człowiek szczęśliwy rodzinnie. I moje śledztwo takie dziennikarskie, które przeprowadziłem, takie można powiedzieć moje zainteresowanie w ogóle tą sprawą, kiedy znaków zapytania zaczęło mi się pojawiać coraz więcej, to była moja rozmowa z panią Agnieszką Petelicką, wdową po generale Petelickim. I pani Agnieszka Petelicka mi powiedziała ciekawą rzecz, bo ona mówiła, że w ostatnich tygodniach swojego życia generał Petelicki powiedział jej tak, często jej tak mówił, że jeżeli gdzieś mnie dopadną, to w garażu. Prawda? I pani Petelicka zwróciła uwagę, że właśnie jej mąż zawsze ze sobą zabierał broń, jak wychodził do garażu. To by oznaczało, że generał Petelicki właśnie spodziewał się tego, że w garażu ktoś go może dopaść i dlatego zawsze zabierał tam broń. A jak wynika z relacji wdowy po generale Petelickim, to on wcześniej wielokrotnie schodził do garażu z bronią. Można postawić hipotezę, że tym razem rzeczywiście ktoś na niego czekał. Kto na niego czekał, no, tego nie wiadomo, bo nie wiemy, co się tam stało. A i zeznania ochroniarzy w bloku, w którym mieszkał pan generał Petelicki, też są sprzeczne, bo jedne mówią o jednym wystrzale, drugie mówią o dwóch wystrzałach. Jest też taka próba wyjaśniania, że to być może jeden wystrzał i echo. Dziwne, ale wygląda to wszystko bardzo dziwnie. Nigdy się pewnie nie dowiemy, co się wydarzyło na parkingu pod blokiem na warszawskim Mokotowie, w którym generał Petelicki mieszkał ze swoją żoną Agnieszką. Ale ta wersja o tym, że były szef jednostki specjalnej, były oficer wywiadu, miał nagle ni stąd, ni zowąd zejść, załamać się, popełnić samobójstwo, strzelić sobie, jeszcze nie wiadomo, czy raz, czy dwa razy. No, przyznacie Państwo, ona brzmi dziwnie. Ja się zainteresowałem w 2012 roku już sprawą pana generała Petelickiego, sprawą jego śmierci. I to, co odkryłem, do dzisiaj mnie szokuje, bo ja stawiam taką tezę, że pan generał Petelicki padł ofiarą rozgrywek, ale nie w służbach specjalnych. On padł ofiarą rozgrywki rosyjsko-amerykańskiej. I to, o czym teraz Państwu opowiem, oparte jest na kilkunastu rozmowach, jakie w tej sprawie odbyłem z między innymi współpracownikami generała Petelickiego, z ludźmi, z którymi łączyły go jakieś biznesy. Nie mam oczywiście na to ani amerykańskich, ani rosyjskich dokumentów, ale to, czego się dowiedziałem w trakcie swojego dziennikarskiego śledztwa, no, zaczęło mi się układać w logiczną całość. Jedną z osób, z którymi na ten temat rozmawiałem, i tu mogę powiedzieć nazwisko, nie będzie to naruszenie tajemnicy dziennikarskiej, bo ten człowiek zgodził się, żeby tą informację powtórzyć, to jest Romuald Szeremetiew. Były wiceminister obrony narodowej, potem w atmosferze skandalu, który mu, prawda, uszyto, odsunięty z MON, tam blokował rozmaite niekorzystne dla Polski decyzje, w związku z czym stał się osobą niepożądaną dla tych, którzy za tymi decyzjami lobbowali. Odszedł z życia publicznego, w sądach się wyczyścił. Dziś jest to ekspert bardzo ceniony, moim zdaniem najwybitniejszy w Polsce od spraw obronności. Nie ma niestety dla niego miejsca w strukturach państwa dobrej zmiany. I generał Petelicki, no, w bardzo krótki czas przed swoją śmiercią spotkał się z Szeremetiewem. Zresztą oni się dość regularnie spotykali, bo znali się od dziesięcioleci. I Petelicki powiedział mu coś takiego: słuchaj, ale niedługo będzie zadyma, jak odpalimy coś. Coś, co wstrząśnie polską sceną polityczną. No, pan Szeremetiew nie dociekał, o co takiego chodzi generałowi Petelickiemu, ale tą rozmowę z nim, jak się później okazało, ostatnią, bardzo dobrze zapamiętał. I co ciekawe, Romuald Szeremetiew nie jest jedyną osobą, której generał Petelicki w bardzo krótki czas przed swoją śmiercią chwalił się, że dysponuje materiałem, który, no, wywoła wstrząs na polskiej scenie politycznej. Ja takich relacji mam kilka. Wszystkie te osoby jeszcze żyją. I to stawia
tą śmierć w zupełnie innym świetle. Co takiego miał generał Petelicki, tego nie wiadomo, co to był za materiał, ale bardzo ciekawie wygląda tło całej tej sprawy. Otóż, żeby to, proszę Państwa, zrozumieć, to trzeba cofnąć się do jesieni roku 2011. Jesienią 2011 roku rozpoczyna się konflikt między generałem Petelickim a Ministerstwem Obrony Narodowej. Ministerstwo Obrony Narodowej postanawia ukarać pana generała Petelickiego za jego wypowiedzi na temat Smoleńska, na temat tej tragedii, która wstrząsnęła polskim narodem, kiedy w bardzo dziwnych okolicznościach zginął prezydent, jego małżonka i 94 towarzyszące im osoby. Generał Petelicki kwestionował w przestrzeni publicznej oficjalne ustalenia, zarówno polskie, jak i rosyjskie na ten temat. On wskazywał, chociaż nie powiedział tego nigdy wprost, że to, co się wydarzyło w Smoleńsku, było efektem zamachu, zbrodni, przeprowadzonej właśnie po to, żeby wyeliminować ludzi z otoczenia prezydenta Kaczyńskiego. I generał Petelicki wskazywał tutaj na pewien bardzo ciekawy krąg osób. To znaczy on zwrócił uwagę jako pierwszy, że w samolocie lecącym do Smoleńska znaleźli się niemal wszyscy przeciwnicy nowej umowy gazowej z Rosją. Wybitnie dla Polski niekorzystnej. To, że generał Petelicki w swoich wypowiedziach publicznych przyjął odmienną interpretację tej tragedii od polskiego rządu, to było dla tego rządu niewygodne, ale nie tylko. Bo pan generał Petelicki w swoich różnych, a było ich wtedy bardzo wiele, wypowiedziach dla mediów zwraca uwagę na katastrofalny stan polskiego wojska. Katastrofalny, który przy okazji wyjaśniania tragedii smoleńskiej pokazał się jak nigdy wcześniej. Pan generał Petelicki ujawnił również SMS-a rozsyłanego wśród polityków rządzącej wówczas Platformy Obywatelskiej, w którym to SMS-ie napisane było, w jaki sposób trzeba opinii publicznej tłumaczyć, co się tam stało. Tak rzeczywiście było. Te trzy zachowania spowodowały konflikt między generałem Petelickim a MON-em. Ministerstwem Obrony Narodowej kierował wtedy pan Klich, psychiatra. Z wykształcenia kierował tym ministerstwem w sposób rozpaczliwy. To, nawiasem mówiąc, do jakiego stanu, rozkładu pan minister Klich doprowadził polską armię, to powinno stać się przedmiotem kiedyś jego procesu sądowego. Mam nadzieję, że tego procesu doczekamy, ale to już jest w tym momencie inna sprawa. Jaka była kara dla generała Petelickiego ze strony MON-u za jego tutaj brak pokory? Ano taka, że cofnięto mu kontrakty. Firmy, z którymi związany był generał Petelicki, one zatrudniały byłych oficerów jednostek specjalnych, byłych komandosów, a także i ludzi ze służb. One świadczyły rozmaite usługi dla sektora zbrojeniowego. To była taka współpraca biznesowa, która w każdym normalnym państwie funkcjonuje, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, która polega na tym, że prywatny biznes zatrudnia weteranów ze służb, dobrze im płaci, a państwo, które jest płatnikiem w tych kontraktach, to państwo ma z tego dwa zyski. Pierwszy jest taki, że wzmacnia swoje systemy bezpieczeństwa, ale drugi jest taki, że daje pracę weteranom służb, gwarantując sobie w ten sposób ich dodatkową lojalność, bo ci ludzie, znający przecież mnóstwo tajemnic państwowych, mają motywację, żeby być dalej lojalnymi wobec tego państwa, a nie mają motywacji na przykład, żeby sprzedawać swoją wiedzę obcym służbom specjalnym. Pan generał Petelicki właśnie pozatrudniał w firmach, z którymi był związany, wiele takich osób i kiedy ukarano go za jego wypowiedzi nie w smak rządowi, poczuł się oszukany. I nie jest tajemnicą, że z rządem Platformy, z którym już i tak było mu nie po drodze, jego drogi się definitywnie rozejdą i musi tutaj dojść do jakiegoś konfliktu szerszego. Ale to nie koniec. W roku 2011
doszło do bardzo głośnego zatrzymania. To była chyba jesień 2011 roku. W daty dokładnej nie pamiętam. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało generała Gromosława Czempińskiego. Stało się to oczywiście na oczach kamer. Jego przewieziono do prokuratury w Katowicach. On jak przystało na rasowego szpiega, cały czas milczał, nie powiedział ani jednego słowa, nie przyznał się do zarzutów. Potem go wypuszczono i generał Czempiński się mocno rozgniewał, że coś takiego zrobiono jemu, Czempińskiemu, bo przecież generał Czempiński był głównym, można to powiedzieć, sprawcą powstania Platformy Obywatelskiej. Przecież ta słynna wypowiedź Czempińskiego w dzień powołania, stworzenia Platformy, że to nie jest Platforma trzech, tylko czterech, a tym czwartym jestem ja. To przecież Czempiński mówił w Warszawie swoim znajomym, taka bardzo słynna zresztą jego wypowiedź, potem przez media wielokrotnie cytowana. No, pan generał Czempiński mógł się poczuć wystawiony do wiatru przez rządzącego wówczas premiera Tuska i jego środowisko, które zawdzięczało swoją pozycję panu generałowi Czempińskiemu i stojącym za nim służbom. Rzeczywiście tak mogło być. Jak wynika z moich ustaleń, opartych między innymi o rozmowy z różnymi współpracownikami generała Petelickiego, to ci ludzie, mający osobisty powód do zatargu z władzą, przecież w końcu zatrzymanie w świetle Jupiterów generała wywiadu, zwłaszcza tak znanego jak Gromosław Czempiński, to jest forma upokorzenia i tak po ludzku można go zrozumieć, że mu się to nie spodobało. Ci dwaj ludzie postanowili wtedy przystąpić do gry przeciwko rządowi. Okazja ku temu była, ponieważ w roku 2011, to był rok poprzedzający wybory w Stanach Zjednoczonych, wtedy o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych jak zwykle rywalizowali ze sobą demokraci i republikanie. Demokratów reprezentował ubiegający się o drugą kadencję Barack Obama, a republikanów Mitt Romney. Zresztą wspaniały człowiek, bardzo szlachetny, prawy, rewelacyjny menadżer, który już od samego początku twierdził, że on przybierze taki mocno antyrosyjski kurs i odbuduje amerykańską gospodarkę. Wtedy też, o czym mało kto wtedy wiedział, a dzisiaj już mało kto o tym pamięta, toczyła się też walka o kontrolę nad polskimi złożami gazu łupkowego. Ich eksploatacją zainteresowany był amerykański gigant energetyczny, firma Chevron. Firma Chevron, która jest jednym z największych pracodawców na świecie, to może jest firma, której nie zawsze po drodze z zasadami etyki w biznesie, ale firma potężna, rzeczywiście jedna z największych firm amerykańskich. Ona była bardzo zainteresowana tym, żeby móc eksploatować złoża gazu łupkowego w Polsce. Nawet tam spółki córki Chevronu składały wnioski o koncesję na poszukiwanie złóż gazu łupkowego w Polsce. Też wybuchła przy tym afera, nawet tam kogoś wtrącono do kryminału za łapownictwo przy rozdawaniu tych koncesji, ale to już jest inna historia. Natomiast bardzo te próby eksploatacji złóż gazu łupkowego blokowały środowiska, głównie ekolodzy, którzy otrzymywali na to i pieniądze, i zlecenia z Rosji. Rosjanom eksploatacja gazu, z polskich złóż gazu łupkowego przez Amerykanów była bardzo nie na rękę, ponieważ w ogóle Rosjanie walczyli o to, żeby Polska była od nich energetycznie zależna. Jest taka doktryna, nazywa się doktryna Falina, opracowana na przełomie lat 80. i 90. przez dwóch sowieckich dyplomatów, i ta doktryna zakłada, że trzeba kraje bliskiej zagranicy tak zwanej, czyli w tym Polskę, uzależniać od Rosji nie przy pomocy czołgów na ulicach, tylko właśnie przy pomocy surowców, żeby zawsze można było zakręcić kurek z gazem albo kurek z paliwem. I oczywiście eksploatacja złóż gazu łupkowego była dla Polski szansą uzyskania zupełnie nowego areału surowców, a więc zbudowania swojej niezależności. Ponieważ Polska nie miała takiej infrastruktury, to firma Chevron, dysponująca miliardami dolarów, wydawała się tutaj być właściwym kandydatem na beneficjenta tego.
ostatecznie się to nie stało. I w 2012 roku, kiedy był taki okres, że sondaże w Stanach Zjednoczonych wskazywały na coraz większe poparcie Mitta Romneya, po prostu, kiedy było jasne, że może nie było jasne, ale no coraz więcej wskazywało, że jednak prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie Mitt Romney i to będzie duża zmiana na geopolitycznej szachownicy światowej, to wówczas generałowie Czempiński i Petelicki złożyli stronie amerykańskiej pewną propozycję. Mianowicie doszli do wniosku, że może tutaj zostać przeprowadzony taki mały, dyskretny, polityczny pucz, że zmuszą Donalda Tuska do ustąpienia. Tusk, który blokował eksploatację złóż gazu łupkowego, no też w pewnym momencie stał się persona non grata w oczach Amerykanów. I generałowie Czempiński i Petelicki złożyli Amerykanom taką propozycję, że my wam jesteśmy gotowi oddać kontrolę nad polskimi złożami gazu łupkowego, ale żeby to zrobić, to musimy mieć władzę. I jeżeli wy chcecie tutaj w Polsce mieć dostęp, jeśli wasze firmy chcą mieć dostęp do polskich złóż gazu łupkowego, to musi im dać je władza, a żebyśmy my mogli wam to dać, to my musimy mieć władzę. Więc jeżeli nam pomożecie przejąć władzę, to w zamian z wdzięczności my wam oddamy te złoża gazu łupkowego, niech sobie tam Chevron je eksploatuje. I tu się pojawił problem, bo przejęcie władzy nie jest taką sprawą ad hoc, że ktoś sobie myśli, a pójdę sobie po bułki, a pójdę sobie przejąć władzę. Nie. Według pomysłu, który opracował generał Petelicki, to trzeba było doprowadzić do wstrząsu politycznego, potężnego wstrząsu politycznego w Polsce, który zmiótłby ze sceny politycznej premiera Tuska i jego najbliższych współpracowników i pozwoliłby zająć najwyższe państwowe stanowiska osobom mającym inne spojrzenie na kwestie gazu łupkowego i bardziej odpowiadające właśnie interesom amerykańskim. Ale żeby doprowadzić do takiego wstrząsu, trzeba było opinii publicznej coś ujawnić, i wszystko wskazuje na to, że o tym właśnie materiale, który miał to ujawnić, mówił generał Petelicki w swojej ostatniej rozmowie z byłym wiceministrem obrony Romualdem Szeremietiewem. Co to było? Nie wiem, bo tego materiału nie widziałem, ale dotarłem do relacji człowieka, który był łącznikiem między generałem Petelickim a stroną amerykańską. I ten człowiek mi powiedział, że to, co zamierzał ujawnić generał Petelicki, to były pewne nagrania kluczowe dla wyjaśnienia sprawy Smoleńska. Czy tak było? Nie wiem, bo ja przy tych rozmowach nie uczestniczyłem, ale wiadomo, że ta rozmowa czerwcowa generała Petelickiego z ministrem Szeremietiewem była ich ostatnim spotkaniem, bo później pan generał Petelicki zszedł na dół do garażu i już nie wrócił. To by wskazywało, że jeśli te ustalenia są prawdziwe, a nie mam powodów podejrzewać, że kilkanaście osób, w oparciu o których relacje poskładałem tą historię do kupy, nie znających się ze sobą wzajemnie i nie wiedzących wzajemnie o moich rozmowach z nimi, że mówiło mi nieprawdę. Takie są moje ustalenia na temat dziwnej, bardzo dziwnej śmierci generała Petelickiego. Po latach 9 nie wiemy w tej sprawie, jak było. Są tylko różne spekulacje, a opinia publiczna jak zwykle w takich sprawach się podzieliła. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Będziecie się Państwo mogli jeszcze wiele dowiadywać o tym, co władza przed nami chce ukryć. Miłego wieczoru.